Kochani, śpiewaliśmy Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę traktować tego słowa śpiewanego. Przyszedł mi tekst z Biblii. Na wstępie tylko powiem, przeczytam z 19 rozdziału Dzieł Apostolskich. Gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy tam niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. I wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? Oni rzekli chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Paweł włożył na nich ręce, wstąpił Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś tych wszystkich mężów około 12. Kochani, tu Paweł się ich pyta, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście. Moi drodzy, to w tym tekście chodzi o to, że człowiek, to już byli ludzie odrodzeni z Ducha Świętego, ale jeszcze nie byli zanurzeni w Duchu Świętym, czyli ochrzczeni w Duchu Świętym. Dlatego my tego potrzebujemy. Jesteśmy narodzeni, ale często nie wszyscy jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. To czyni Jezus. Czy otrzymaliście Ducha Świętego? Nawet nie słyszeliśmy, że jest. I tu im wyjaśniał po tym Paweł. Wiecie, czytałem tutaj w trakcie tej pieśni, że ci, którzy się prowadzeni Duchem Bożym, Chrystusowym, są synami i córkami Jego, Pana Boga Wszechmogącego. W innym tłumaczeniu jest napisane, że ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, bo nikt nic na siłę. Dlatego, moi kochani, Duch Święty chce w nas być, aż się przelewać. To nie jest zależne od Boga, ale od nas. Dzisiaj potrzebujemy i podczas śpiewania Przyjdź Duch Święty taka myśl mi przyszła, że Duch Święty jest oczami właściwie widzącymi w nas i uszami, które właściwie słyszę. Często ludzie patrzą, a nie widzą. Słyszą, ale słuchają, ale nie słyszą. Dlatego, że nie ma w tym Ducha Świętego. Duch Święty daje nam widzieć prawdę. My nie patrzymy na to, co widzialne, mówi apostoł Paweł, ale na to, co niewidzialne. Nie to, co doczesne. Bo to, co doczesne, jest przemijające, a co niewidzialne, jest wieczne. To jest Paweł do Koryntian zapisał ten fragment. Dlatego, moi drodzy, potrzebujemy właśnie, aby w nas był Boży Duch Chrystusowy. Kiedy on nas wypełnia do przelewu, tam nie ma miejsca dla demona. Nie tylko dla demonów, ale nawet dla jednego demona. Nie możemy lekceważyć jego boskiej osoby, Ducha Świętego. Dziś na początku przeczytałem takie ciekawe słowo. Tak z marszu to przeczytałem, ale widzę, że to ma związek z tym wszystkim, że Bóg nam daje błogosławieństwo. I właśnie jest błogosławieństwo dla nas od Boga, gdy idziemy z Duchem Świętym. Dajemy się mu prowadzić. I Pan Bóg nawet mówił, oto ja kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Ale radzi jeszcze Pan Bóg, Duch Święty nam, że jeżeli wybierzecie właściwie, będziecie błogosławieni. Do nas należy decyzja. Bóg nie ubłasnowolnił nas, ale daje nam możliwość podejmowania decyzji. Jego to raduje, że sami chcemy poddać się Jego działaniu i Jego prowadzeniu. Czego oczekujemy, że Bóg nas będzie wysłuchiwał, kiedy my będziemy żyć po swojemu? Kiedy nasza wola będzie przed Jego wolą? Kiedy będziemy wyprzedzać Boga w działaniu? Przed szereg wyskakiwać, kiedy na czele tej Bożej armii, jakiej jesteśmy powołani przez Boga, a wodzem jest Jezus Chrystus dowódcą. Nigdy nie będziemy błogosławieni, nigdy nie odnajdziemy pokoju duszy, jeżeli będziemy wyprzedzać Jezusa w działaniu. Co to znaczy? Pan Jezus mówi, pójdźcie za mną. Oczywiście, ja tu nie będę teraz dyskutował, to mamy nie być razem. Chodzi o relację, towarzyszyć Jezusowi. Owszem, ale to ma drugie, inne, teraz inne aspekcie mówi. Pan Jezus mówi do uczni, pójdźcie za mną. I odpowiadali tam niektórzy na to wezwanie i zaczynali podążać za Jezusem. Nie piszcie tam, pójdźcie przede mną, ja pójdę za wami. On musiał iść przed nimi, aby oni go widzieli, dokąd on idzie i naśladować go. I my też dzisiaj potrzebujemy patrzeć na Jezusa, dać się Jemu prowadzić. I czasami jest tak, nawet wśród nas, którzy deklarujemy się jako wierzący,
że jesteśmy przed Jezusem i nie widzimy, co robić. Pobłądziliśmy, nie mamy jasno obrazu. Trzeba zatrzymać się i zajrzeć, gdzie jest Jezus. To nie Jezus nas zgubił, ale często my go gubimy w życiu, bo deklarujemy się dalej wierzącymi, ale już dawno nie naśladującymi Jezusa. Dlatego, moi drodzy, potrzebujemy spojrzeć, gdzie jest Jezus. Zawrócić może czasami, odwrócić się i w którym ulicy żeśmy stracili. Drodzy, to jest naprawdę ważne, dlatego że Pan Bóg tu jasno mówi. Oto kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Przekleństwo nigdy nie jest dziełem Boga, ale zawsze błogosławieństwo. Jeżeli idziesz przez szereg, nie masz pewności, czy idziesz dobrze. Natomiast Jezus ci prowadzi tam, gdzie jest bezpiecznie. Tą drogą, na której nie masz jakichś niespodzianek. Mi się przypomina, kiedy różne miny podczas wojny były, prawda? Człowiek nie wiedział, gdzie iść. I dzisiaj takie miny to szatan kładzie, takie kłody. I jeżeli nie chcesz się napałętać na to, że cię to rozerwie, to idź za Jezusem. Jeżeli nie pójdziesz za Jezusem, możesz nadepnąć na taką minę i cię rozwali jeszcze ręce i nogi, jeszcze możesz żyć, ale będziesz pokaleczony. Natomiast jeżeli pójdziesz za Jezusem, prowadzony przez Niego, On cię poprowadzi taką drogą, która może jest pełna niewygodna, bo kamienie, bo jest twarda, bo jest może pod górkę, ale jej cel jest błogosławiony dla ciebie i dla nas, dla każdego z nas. I tu mówi dalej Słowo Boże, jeżeli tak pójdziecie, to będziecie mieli błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać głosu i przykazań Pana Boga waszego, które ja wam dziś daję. A przekleństwo, jeżeli będziecie słuchać, nie będziecie słuchać przykazań Pana Boga waszego i zejdziecie z drogi, której wam dziś wskazuje, przyjdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Moi drodzy, gdy więc Pan Bóg twój prowadzi cię do ziemi, do której chodzisz, aby ją objąć posiadanie, udzieli błogosławieństwa. Wiecie, tylko wtedy jest błogosławieństwo. Dla nas już zbawionych. Drodzy, bądźmy tymi, którzy idą drogą Pana. A jeżeli dzisiaj wiesz, że coś nie wyszło, zawróć z tej drogi. Zawróć, dlatego że jasno apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście, którym tu chcę przytoczyć wam. Dzieci moje, mówi Pan, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za twoje grzechy. Zawróć, nie czekaj, nie idź dalej, nie daj się oszukać, bo diabeł ci będzie mówił, że to już jeden grzech, to już nie ważne. To już pójdzie za tym cały czas. Diabeł cię chce zatopić, utopić. Rozumiecie? Pociągnąć za sobą na dno. Cokolwiek to znaczy. Ale jeżeli pójdziesz, jeżeli to zauważysz, jeżeli nawet zgrzeszyłeś, to nie mów sobie, a to już i tak nie ma sensu. To jeżeli takie myśli przychodzą, to szatan cię chce zniszczyć. Myślicie, że coś takiego nie przechodziłem? Ja nie mówię to z teorii, ja to mówię z praktyki. Tak, żeś upadł, to co są większe, mniejsze, nie ma znaczenia. A po co ci tam? Nie, że chciałem odejść od Boga, ale diabeł chciał mnie w ten sposób odwieźć od Boga, oszukując mnie. Dlatego też przytoczę z księgi proroka Zachariasza pewien tekst. Myślę, że to jest tekst nowotestamentowy. Dlatego musimy dzisiaj to wziąć do serca. Posłuchajcie proroctwa, które się wykonało. O owych dniach dom Izraela, dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Tam nie płynie woda, ale krew Jezusa Chrystusa. Tam wypłynęła z Jego ran, która dzisiaj dla każdego z was, nas, jest dostępna. Że to odwróć się. Odwróćmy się, jeżeli trzeba. Przyjdźmy, nie dajmy się oszukać, okłamać. I rzecz druga, którą diabeł chce zrobić, to żebyśmy zletnieli. Lecz mam ci za złe, znacie taki tekst, że porzuciłeś pierwszą miłość. Wiecie, człowiek nawet nie wie kiedy i jak. Wszystko tak zrobi perfekcyjnie szatan, żeby zająć nasze myśli czymś innym, czymś dla nas ważnym jako wierzących. Ale niestety na tyle niebezpiecznym, że to nas może
odłączać od relacji. I jeszcze jedną rzecz, którą też Pan Jezus jasno mówi w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze. Myślę, że to trzeba sobie dzisiaj powiedzieć. Szukajcie najpierw czego? Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ja nie będę, jak mam czytać Biblię i się modlić? Ja muszę zarabiać, ksiądz mi nie da, z nieba mi chleb nie spadnie. Ale szukajcie najpierw. Ale wiecie, jest takie powiedzenie, w miarę jedzenia rośnie apetyt, dobrze mówię? A niektórzy mówi tak, udało się, dobrą pracę, dobre pieniądze. Można jeszcze mieć więcej zawsze, nie? Można jeszcze więcej i więcej. Znam przykład ludzi nawróconych z Cieszyna pochodzących, wyjechali za granicę, byli za granicą, byli tu, zajęli się jakąś taką sprzedażą tych jakichś chyba ganków czy czymś. Nie wiem, czy to miało miejsce z Polski, ale to było taki coś, że oni w tym awansowali stopnie, tak piramidalnie, nie? Stopień po stopniu do góry. W niedzielę zamiast iść na nabożeństwo, poszli handlować. Miesiące, tygodnie, miesiące mijały i oni nie mieli czasu. O ewangelizacji tych ludzi zapomni. Dobre pieniądze były. Nie mieli czasu na zgromadzenie. I w pewnym momencie się zreflektowali, że stracili pokój, że choć niby wszystko było dobrze, ale czytanie Biblii, wtedy można by zrobić coś więcej, mieć biznes. I zrezygnowali z tego. Teoretycznie stali się biedniejsi, ale w praktyce szczęśliwsi. W małżeństwie, w rodzinie. Nasz pastor też kiedyś opowiadał, jak grał. Już był nawrócony, aż w pewnym momencie uwielbieniu stał i grał i w głowie mu przyszły świeckie teksty. Zrozumiał, to nie jest twoje miejsce. Bo Duch Święty go przekonał. I mówi, że nie zarobił w ciągu miesiąca tyle, co w ciągu jednego dnia na takich weselach. Zrezygnował z tego. Gra tylko dla Pana. Ale wiemy, jak później go Bóg używał. Karol Nogawczyk, jak dziś pamiętam, miał kasetę w domu z 97 roku z nieskupienia w Wiśle i powiedział, wraz ze mną nawróciła się do Pana Jezusa także ta gitara. Już na żadnych imprezach świeckich nie zagra. Wiecie, kiedy się nawraca, to z nami ma się nawrócić wszystko. Różnie z tym bywa, prawda? Bo czasami język się jeszcze nawracać nie może, jako już wierzący, ale moi kochani, pozwólmy, aby wszystko było nawrócone do Jezusa. Błogosławieństwo Boże jest w schodzeniu z Jezusem przez życie. Błogosławieństwo. Nie dajmy się omamić. Szatan przychodzi jako anioł światłości i pokazuje ci fajne te świeckie rzeczy. A czemu nie? A co ci szkodzi? Na głupca wyjdziesz, jak się nie napijesz. A diabeł mówi, jak już to zrobić, to diabeł mówi, mam cię. A ten ludziom ci przedstawi, on z nami się napi, bo znam takie przykłady, jak mówią. Diabeł wykorzystuje, ale my mamy Chrystusa. My mamy być tymi, którzy się odróżniamy od świata. My nie jesteśmy z tego świata, my jesteśmy na tym świecie, ale pochodzimy z nieba. Paweł pisze w liście do Filipian 3:20, nasza zaś ojczyzna jest z nieba, w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego co w górze słuchajcie. O tym co w górze myślcie. Umarliście bowiem dla tego świata. Oczywiście my musimy żyć, musimy pracować, niektórzy z nas. Ale to jest różnica. Kiedy twoje myśli już są u Pana, patrzysz inaczej na ten świat. Jeżeli chcesz znaleźć pokój w tym świecie, to się załamiesz. Pokój masz w Jezusie, w relacji z Chrystusem. Żyj światem, puść telewizję, radio, internet, to za chwilę będziesz potrzebował pomocy psychiatry. Ale uchwyć Jezusa. To nawet jeśli usłyszysz coś złego, to cię to nie ruszy. Bo ty będziesz wiedzieć, że na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. My idziemy do domu Ojca. Do domu Ojca. Nie jesteśmy bezdomnymi, kochani. I to będzie mieszkanie. Pan Jezus o tym mówi, że idzie przygotować wam miejsce. Abyście gdzie ja jestem, wy byli. Czyż to nie jest pięknie? Zobaczyć tego, który za mnie życie położył, który mnie ukochał, że zostawił tron chwały, uwielbienia, na krzyż zamienił. No chyba już tu nic nie trzeba dodać. Nie trzeba przekonywać, bo
Z reguły nikt z nas nie chciałby się zniżyć z dobrobytu na takie coś, dla kogoś by się poświęcić. I to kogo, kto jeszcze zadaje cios i jest grzesznikiem, prawda? Ale to zrobił dla Ciebie i dla każdego z nas Jezus Chrystus. To zamienił tron chwały i uwielbienia na krzyż hańby dla Twojego i mojego zbawienia. Alleluja. Niech Was Bóg błogosławi. Idźcie z Jezusem. Nie załamujcie się. Jeżeli upadniecie, przymiennijcie pod oczyszczającą krew Jezusa. I dalej idźmy z Jezusem przez życie. Ku chwale Boga Ojca. Amen. Amen.